Witam was serdecznie tutaj wszystkich. Witam was serdecznie. Nazwisko mam Zedlewski Zbigniew. Wiecie co? Powiem wam, że kocham was wszystkich tutaj. Wiecie dlaczego was kocham wszystkich? Dlatego, że miłość Jezus mi włożył do mojego serca. Naprawdę. Kocham was tutaj wszystkich. Jeszcze raz to powiem, bo Jezus mi włożył to do mojego serca. Posłuchajcie. Jak nie znałem Boga, to powiem wam, zamknąłem się strasznie w swoim sercu. Wiecie, strasznie się w swoim sercu zamknąłem. Miałem nienawiść do ludzi. A ta nienawiść przyszła, wiecie, z mojego odrzucenia. Z mojego odrzucenia przyszła taka nienawiść do ludzi, wiecie. Byłem w takim momencie w swoim życiu, że już nie chciałem w ogóle z ludźmi rozmawiać. Nie miałem jakiegokolwiek zaufania do ludzi. Wiecie dlaczego? Bo myślałem, że wszyscy ludzie to kłamią i oszukują. Naprawdę. Myślałem, że wszyscy ludzie kłamią i oszukują. Ale przyszedł taki dzień, wiecie co? Przyszedł taki dzień w moim życiu. Wyjechałem 2500 km stąd, wyjechałem do Grecji, bo chciałem tam zmienić swoje życie, chciałem uciec przed swoimi problemami. I tam szedłem sobie chodnikiem i zawołałem do Jezusa. I mówię, Jezu, Jezu, jak jesteś, to pomóż mi w moim życiu. Naprawdę, zawołałem do Niego szczerze. Szczerze do Niego zawołałem. Jezu, Jezu, jak jesteś, to przyjdź do mojego życia. Wiecie, bo myślałem, że znam Boga. Kiedyś do mnie mama przyszła i mówi, synek, czy chcesz być ministrantem? Mnie takie ciarki przeszły. Ja mówię, tak, chcę być ministrantem, chcę służyć Bogu. Wiecie, i zostałem tym ministrantem i chciałem służyć Bogu. I dzwoniłem tymi dzwonkami, wiecie, i myślałem, że naprawdę znam Boga. Ale ja go w ogóle nie znałem. Dlatego do was wszystkich mówię. Naprawdę każdy człowiek musi szczerze zawołać do Jezusa. Każdy człowiek musi szczerze zawołać do Jezusa. Obojętnie w jakim miejscu jest, wiecie. Ja wiele słyszałem świadectw, gdzie ludzie realnie się spotkali z Jezusem. No ja się spotkałem z Jezusem na chodniku, wiecie. Na chodniku się z Nim spotkałem, zawołałem do Niego. No i co? No i jestem na tym chodniku. Na tym chodniku jestem i właśnie mówię wam świadectwo mojego życia. Świadectwo mojego życia wam mówię. Gdzie się spotkałem z Jezusem na chodniku. Inni ludzie, mam takie świadectwo, jeszcze wam takie powiem. Albo mogę wam mówić bardzo dużo świadectw. Taki nasz tutaj brat mówił swoje świadectwo, wiecie co? Malował kiedyś balkon. Malował balkon, już mi się żyć na tej planecie nie chciało. I normalnie mówi, wyskoczę z tego balkonu. Ale coś tam, wiecie co, słyszał ze swojego życia coś o Jezusie. I wiecie co, i ukląkł na balkonie. Ukląkł na tym balkonie, wyciągnął ręce do Boga i powiedział, Boże, jak jesteś, to pomóż mi w moim życiu. I to jest taki przykład, wiecie, że w każdym momencie naszego życia można szczerze przyjść do Jezusa. I dlatego dzisiaj świadczę o Jezusie, że On jest dobry, że On jest prawdziwy, bo On zmienił moje życie. Posłuchajcie, i On zmienił moje życie. Ja tu nie tracę czasu po to, żeby wam tutaj, wiecie co, w głowach mącić, ale posłuchajcie takiej jednej rzeczy, że przyjdzie kiedyś czas w waszym życiu, że się spotkacie z Panem Panów i Królem Królów. W naszym kraju chrześcijańskim wszyscy czytają Pismo Święte i wiedzą, kto to jest Król Królów i Pan Panów. No ale ja wam pomagę, bo może jeszcze lekcji nie odrobili. Tym Królem Królów i Panów Panów jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest Panem tego świata. Jest Panem tutaj. Wiecie, znaczy, Panem tego świata to jest diabeł, ale Panem w ogóle
tego wszystkiego, tej całej galaktyki, to jest Jezus. Naprawdę. I dlatego, że mam miłość do was i was kocham, ludzie, to mówię, że przyjdzie taki moment w waszym życiu, że się spotkacie z Jezusem. Naprawdę. Przyjdzie moment w takim życiu, że się spotkacie z Jezusem. Co myślicie, że co? Skończy wam się wasze życie i co? W motyla się zamienicie? Albo co? 2 metry was zakopią w trumnie jakiejś sosnowej, bo teraz usłyszałem, że plastikowe tam nawet robią. No i co? Robaki was nie zjedzą. Ludzie, ludzie, naprawdę. Ja to z miłości głoszę do was, że staniecie przed Jezusem. Posłuchajcie. Ale żeby stanąć przed Jezusem i iść do nieba. Słyszeliście coś takiego? Że istnieje niebo? No naprawdę istnieje niebo. Jak nie wierzycie, że istnieje niebo, to weźcie sobie na YouTube'a. YouTube, wiem, że ja to dobrze po angielsku mówię. Wiecie co? I weźcie sobie, obejrzyjcie, jak się ludzie spotkali z Jezusem, wiecie? Jak się ludzie spotkali z Jezusem. Moja mama przeżyła śmierć kliniczną. Wiecie co? Urodziłem się... Szósty się urodziłem. Urodziłem się szósty. I była taka sytuacja. Lekarz do mojej mamy mówi, słucha pani, wie pani co, nie może pani już więcej tych dzieci rodzić, bo pani zdrowie jest, stan zdrowia jest tak, taki stan zdrowia jest, że po prostu już nie może rodzić tych dzieci. Posłuchajcie, ona naprawdę, naprawdę miała taką mądrość od Boga i taką wiarę, że po prostu... Jak zaszła w ciążę ze mną, jestem 8-miesięczny, 8-miesięczny jak jestem. I wiecie co? Tak jak mnie rodziła, to zeszła z tego świata. Mówiła mi świadectwo moje. Mówiła mi świadectwo swoje. Wiecie co? I to wszystko, to piszę w tych książkach, Życie po życiu i te wszystkie lektury, które są. To jest prawda. Wiecie, leciała tam, jak tam pisze, już tam będę wam opowiadał, przez rurę, tak? W parku usiadła sobie na ławce, światłość jaka potężna do niej przyszła i powiedziała, wiesz co, bo nie powiedział Bóg do niej, wiesz co, mówi, wracaj do swoich dzieci. I wiecie, i wróciła do swojego ciała, później z lekarzem gadała, to lekarz nie wiedział, co jej powiedzieć, to powiedział, no wie pani, tam czasami coś tak bywa, tam, że tam ludzie jakoś tam, nie ma akcji serca, później wracają i tam... Bo sam nie wiedział, co miał jej powiedzieć. Naprawdę. Jezus istnieje. Jezus istnieje. Dlatego tutaj jestem, żebyście nie byli z Nim zaskoczeni. Tylko wam jeszcze coś jedno powiem. Że musicie się nauczyć bajery do Niego. Ora sira lara kora sinta lara bada santa lara. Ora sira lara bada siro loro kora sara bada santa lara. Lora lara bada santa lara. Słuchajcie, no musicie takim językiem się nauczyć, no bo jedzie do Jezusa, wskoczycie, no i co? No musicie języka nauczyć, no. To przyjdźcie do mnie, to ja wam powiem, w jaki sposób można tutaj, rozumiecie, nauczyć się tego języka. No mówię wam, no. Te języka się dzisiaj uczą przez, nie wiem, 3 dni mówią tam jakimiś tam schematami. A my tutaj wierzący ludzie położymy ręce na was i normalnie za 30 sekund będziesz nawijał takim językiem Bożym, no. Nie byś musiał tych słuchawek tam słuchać i tego wszystkiego. Jak wjedziesz do nieba, to ora sira la rabada santa i Jezus od razu mówi, o, swój człowiek, dobra. Wiesz tam, rozumiesz, Mercedesa pojeździ, zobacz, jak tutaj fajnie jest. Naprawdę, ludzie, istnieje niebo, ale też istnieje piekło. Co wy myślicie, że nie istnieje piekło? Istnieje, naprawdę. Bo pisze w Słowie Bożym, że istnieje piekło i to jest określone, wiecie, jako co? Jezioro ogniste. Fajne, co? Jezioro ogniste. Ja jestem z Warmii i Mazur i to jezioro ogniste to chyba raz jak się kąpałem, to było chyba takie była ciepła woda, że naprawdę czułem, że kurde jest super ciepła woda. Naprawdę. To można było to przyrównać do ciepłej wody, wiecie co? Ale tak pisze Jezus, że jest jezioro ogniste. I naprawdę, ale wiecie co? Co myślicie, że Bóg to chciał was wrzucić do tego jeziora ognistego? On ma potężną miłość, wiecie. Jezus ma potężną miłość, ale tam by nie chce żadnego człowieka
wrzucić do tego jeziora ognistego. Dlatego przysłał takich fajnych ludzi, no. Fajnych ludzi, no. Żeby wam powiedzieli o Jezusie. Żeby wam powiedzieli o Jezusie, żebyście nie musieli iść do tego jeziora ognistego. Naprawdę, Jezus was kocha, wszystkich ludzi. Posłuchajcie, my doznaliśmy potężnej przemiany w naszym sercu, którą uczynił Jezus. Żebyśmy dzisiaj tutaj mogli stanąć i głosić wam i świadczyć wam o Jezusie. Ludzie, ja byłem tak spięty, jak to mówi, jak pastor nasz, jak agrafka. Agrafka, byłem taki spięty, kurde. Jak do tablicy w szkole miałem iść, to mało mi włosy nie było potem. Mało mi włosy dęba nie stały. Naprawdę. Ale dlatego Jezus mógł zmienić to, że ja dzisiaj mogę świadczyć wam o Jezusie. Naprawdę. Ja szukałem, wiecie co? Ja miałem wielką pustkę w swoim życiu. No nie wiedziałem, jak ją napełnić. Każdego człowieka tą pustkę, wiecie, czy możecie wypełnić, wiecie, co może wypełnić tą pustkę waszą? Duch Święty. Musicie zaprosić Jezusa jako osobistego Zbawiciela do swojego serca. Duch Święty może wam wypełnić tą pustkę. Posłuchajcie, każdy człowiek, który się rodzi na tej planecie, jest martwy duchowo. Każdy człowiek jest martwy duchowo. Dlatego musi wyznać to przed Bogiem, żeby Jezus był jego Panem, to każdy człowiek musi to wyznać przed Jezusem. Posłuchajcie, bo każdy nie jest nowonarodzonym człowiekiem, jest martwym duchowo człowiekiem. I każdy człowiek musi zawołać do Jezusa. Ja tą pustkę, wiecie co? Ja tą pustkę musiałem jakoś, kurde, zapełnić. No to co? Jak myślicie, co można napełnić? Takie fizyczne pojęcie. Czym można napełnić? No, no gorzało się można napełnić. No, to gorzało się napełniało. No. I co? Nic z tego nie było. Jak się napełniałem, to gorzało i mało tego było, to jeszcze musiałem się napełnić. Bo miłości szukałem, bo byłem odrzuconym człowiekiem. Byłem, to miłości szukałem w burdelach, no. Bo w burdelach szukałem miłości, no, ludzie. I taka jest prawda. Ale przyszedł Jezus do mojego serca i przestałem się napełniać tym dziadostwem. Tym wódką, tymi burdelami i jeszcze innymi rzeczami. Wódka płocha. No, wódka jest płocha, no. Ocień płocha jest wódka, no. Taka jest prawda. Pogadałem. O, ocień płocha jest wódka. I to jest prawda. Wódka jest ocień płocha. Wódka jest niedobra. No. Bo można się stać alkoholikiem normalnie i można się wykoleić się można. Dlatego wołam do was. Słuchajcie, naprawdę. My tutaj jesteśmy po to, żeby wam zaświadczyć o Jezusie. Żebyście byli szczęśliwi w swoim życiu. Słuchajcie. Żebyście byli naprawdę szczęśliwi. Ale szczęście człowiekowi może dać tylko Jezus Chrystus. Jezus Chrystus może wam dać szczęście. Ludzie, dzisiaj te gry w telewizji, ty milion, że pieniądze, szczęście, no kurde, kasa jest potrzebna, żeby na wakacje pojechać, kurde, żeby, nie wiem, ponurkować, na spadochronie sobie skoczyć, wiele innych rzeczy, motor sobie kupić, żeby wyciągał co najmniej z dwie paczki, no nie tam tak słabo, no bo są pieniądze, żeby nam się tutaj, no pieniądze trzeba mieć po to, żeby realizować swoje, no, pasje życiowe, no, być, jakby to powiedzieć, może no, są potrzebne, żeby, no nie wiem, no, kiełbasę kupić iść, no, jak ktoś lubi kiełbasę, no to jak ja lubię kiełbasę, to mam pieniądze po to, żeby iść te kiełbasy kupić, co nie? Wiecie, o co chodzi, no. Naprawdę, naprawdę my was tutaj wszystkich kochamy i dlatego dzielimy się z wami tymi spostrzeżeniami. Żebyście naprawdę, zaprawdę, żebyście byli szczęśliwi na tej planecie, kochani. I żeby na przykład, no, żeby policja z wami nie miała dużo do roboty, no. To Jezus wam może pomóc w tym życiu naszym, w tym waszym życiu, naprawdę. Dlatego ja kocham was szczerze tutaj wszystkich, ludzie, naprawdę. Przyjdźcie do Jezusa, bo On jest jedyną prawdą i drogą. Niech Bóg was błogosławi. Wszystkiego dobrego.